pracujemy nad Wujaszkiem Wanią w reżyserii Iwana Wyrypajewa. Ciekawa z Iwanem jest praca, ponieważ zupełnie co innego słyszę o Czechowie niż słyszałem u siebie w szkole. W szkole bardzo dużo słyszałem o takim rozłożeniu się na dramatach rosyjskich, jakiś takim ciszy, pauzie, takim wolnym, spokojnym graniu. A tu przyjeżdża rosyjski reżyser i nagle mówi szybciej, 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 szybciej. Pauza musi wybrzmieć później, nie cały czas. Trzeba iść z tekstem do przodu. To jest taka duża inspiracja, duża nauka. Iwan nas uczy też jakby takiego nowego podejścia do aktorstwa. Zupełnie innego niż do tej pory miałem przyjemność. Mianowicie nas uczą zawsze, że stajemy się postacią. Ja to postać, a Iwan uczy patrzenia z dystansem, że postać jest przede mną, ja się jej przyglądam. Zapraszam na premierę Wujaszka Wani 9 grudnia w Teatrze Polskim. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, smucić, przeżywać i wyciągać duże wnioski dla siebie, żeby zobaczyć sobie w nowym świetle nasze czasy, ichnie czasy. I zapraszam również na kolejne spektakle po 9 grudnia, które będą się odbywały tutaj w Teatrze Polskim.